Dzisiaj w naszym programie bohaterowie ostatniego sezonu zimowego, czyli Justyna Kowalczyk i Łukasz Kruczek. Zobaczcie. Justyny Kowalczyk chyba nikomu z Was przedstawiać nie trzeba. Złota medalistka z Soczi na konferencji prasowej odpowiadała na pytania związane z zakończeniem kariery oraz o planach na najbliższy sezon. Posłuchajcie. Plus to jest przede wszystkim moja robota. Robota, której się nauczyłam, którą trenuję od wielu lat, dla której poświęciłam swoją młodość i całe dorosłe życie, więc to jest moja praca, której się chcę spełniać po prostu. To jest plus największy, poza tym moja drużyna bardzo chce pracować. Dlaczego nie robić tego dalej? No i fajne mistrzostwa przed nami, to też jest ważne. Wcześniej narzekałaś trochę na trasę w Falun, ale teraz zmieniono, kiedy są inne, tak? Gdzieś w porównaniu z finałem Pucharu Świata? Nie było mnie w tym roku, ale z tego co wiem są inne. Zwłaszcza trasa do sprintu naprawdę wygląda nieźle. Powiedz, a jak się tak zastanawiałaś, bo rozważałaś pewnie wszystkie za i przeciw. Jaki miałeś pomysł na to, co ewentualnie po karierze? Zdradzisz? Życie. Po prostu życie. Nie jakoś tak, pierwsze trzeba zrobić doktorat, później trzeba zacząć chodzić do pracy. Chciałabym po prostu normalności. Czy to przedłużenie biegania ma jakiś termin, czy to jest po prostu do odwołania? No, jeżeli się zdeklarowałam do momentu Falun, więc do Falun jest nie do odwołania, a później się zobaczy. Powiedz, to była trudna dla Ciebie decyzja, w sensie takim, że bardzo się wahałaś? Bo bieganie na nartach, trening wytrzymałościowca nie jest niczym łatwym, więc wahałam się bardzo, ale pasja zwyciężyła. Powiedz, te 3 miesiące przerwy to będzie trening indywidualny, ale też jeszcze czas na dużo odpoczynku, czy tej regeneracji takiego... Oddechu po tych wszystkich... Taka jest idea. Latach. Taka jest idea. Właśnie te 3 miesiące mają być właśnie po to, żeby i psychicznie, i fizycznie odpocząć. Na pewno będę trenować, ale troszkę inaczej. Na pewno będę w stałej i to dużej aktywności fizycznej, ale godzinowo nie zmieszczę. Znaczy, to nie będzie nawet porównywalne z tym, co zrobiłabym w ciągu 3 miesięcy na obozie sportowym. Będzie Nowa Zelandia? Od tego zaczniecie, czy nie? Czy w ogóle być może. Trener co prawda mówił mi już mniej więcej, jaki ma tam plan, ale oficjalnie jeszcze tego jakby nie przemaglowaliśmy, więc trzeba jego pytać. Jesteś zdziwiona trochę ciszą medialną trenera, czy to dobrze, bo on się trochę wyciszy i to dla Was, pożytkiem dla Was szerszego teamu? Nie jestem zdziwiona, ponieważ... Wiemy, znam trenera dobrze i myślę, że na jego miejscu robiłabym dokładnie to samo. Jakby nie trener, jakby trener nie był cichy, to ja bym była cicha. Kilka lat już jesteśmy na tym świeczniku i nie jest to dla nas wielkie hura, więc wiemy, że po prostu musimy informować o tym, co się dzieje, bo takie nasze życie, takie zadania. Ja informuję, więc myślę, że wszyscy powinni być zadowoleni. Zawsze powtarzałaś, ja już niczego nie muszę. Czy sądzisz, że teraz, kiedy jednak będziesz startowała, ta presja wciąż będzie i oczekiwania tydzień w tydzień przed telewizorem, Justyna, czy raczej już... Kibice będą patrzyli w spokoju i dotrą do nich Twoje słowa, że Puchar Świata nie jest celem, tylko środkiem do przygotowania do Mistrzostw Świata w Falun. Ja myślę, że będą i tacy kibice. Mogę, choćby po moim Facebooku widzę, że wiele osób mówi, że Pani Justynko, już niech Pani kończy, już niech Pani tyle zrobiła, niech Pani rodzinę zakłada, niech Pani coś. A jest też wiele, nie, Pani Justynko, ma Pani biegać co tydzień, bo my musimy oglądać i my chcemy. Więc myślę, że będzie tak i tak. I jedna i druga postawa jest bardzo, bardzo miła, bo to znaczy, że jestem dla tych ludzi ważna. Czy w tym kierunku jestem po prostu ważna, a to jest fajne. Justyna, sport daje Ci cały czas wielką radochę, wielkie, no jest dla Ciebie... Musi być, skoro dalej to robisz, jest dla Ciebie czymś fantastycznym, takim, co chcesz w życiu robić po prostu? Tak, na pewno chciałabym, nawet jeżeli już skończę wyczynowe bieganie kiedyś tam, to chciałabym w sporcie pozostać, chciałabym w jakiś sposób sportowi pomagać, więc to chyba tak, to jest pasja życiowa i w różnych formach, ale na pewno do końca. Justyna, teraz takie podchwytliwe pytanie, mówię Soczi, odpowiadasz? Piękne igrzyska. Coś więcej? Wspomnienia stamtąd, ten złoty medal, ta
walka, o której wspominał Pan? To wszystko jest takie świeże, bardzo świeże. Dla mnie to było przede wszystkim, ja byłam bardzo mocno zaszufladkowana na to 10 km klasykiem. Ta walka z bólem, ci, którzy widzieli mnie tam na tych igrzyskach, widzieli, że ja po prostu miałam dzień poukładany od momentu, co mam zrobić stopą. Każdy dzień był poukładany minuta po minucie, co teraz będę zrobić stopą, żeby ona nie bolała. A to trening, a to później masaże, a to coś tam. Więc ducha igrzysk wielkiego nie poczułam, ale zrobiłam to, co miałam zrobić i to jest najważniejsze. A ten test szpilki kiedy był dzisiaj? Czy no, wcześniej, kiedy zrobiłaś taki? Pierwszy, że kiedy zapadła decyzja, że nie ma operacji? Nie, decyzja, że nie ma operacji zapadła zaraz po sezonie. Od razu miałam badania i lekarz, doktor Szymanik stwierdził, że po prostu operacja jest w tym momencie niepotrzebna, zwłaszcza, że będę miała tak długą przerwę, bo jeżeli przerwa nie miałaby być tak długa, wtedy trzeba by było to szybciej doprowadzać jakoś do ładu i składu. A też szpilki nastąpił ciut później, bo niestety noga się nie mieściła, ale jak już się zmieściła, to jest okej. Okay. Łukasz Kruczek jest jednym z najbardziej cenionych szkoleniowców skoków narciarskich na świecie. W rozmowie z nami opowiedział, jakie ma plany. Wszyscy pytają o sezon. Ja chcę spytać, jak trener zamierza odpoczywać po takim długim zimowym maratonie? Aktywnie. To można powiedzieć tyle. Na razie, tak jak powiedziałem już wcześniej, musimy zamknąć sezon miniony. To się dla nas nie skończył, bo dla zawodników, owszem, rywalizacja się zakończyła, teraz jest okres takiego rozprężenia, natomiast dla pracowników to jest cały czas taka sama praca, o pewne kwestie trzeba zanalizować, przemyśleć, dopiero później można udać się na jakiś odpoczynek. Lato będzie intensywne w wykonaniu naszych zawodników, czy też będziecie tak w poprzednich sezonach wybierać konkursy? Będziemy na pewno wybierać, jeśli ten kalendarz się utrzyma tak, jak jest proponowany, to na pewno tą drugą część sezonu letniego odpuścimy dla tych najlepszych zawodników. To jest w tym momencie i z punktu widzenia szkoleniowego i zorganizacyjnego niepotrzebne. Czy ten szum medialny przeszkadza w pracy tak na co dzień? Trudno powiedzieć, bo myśmy w tej chwili w kraju jeszcze nie mieli okazji pracować po zakończeniu sezonu, także zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że sobie z tym poradzimy. Jeszcze na koniec chciałem zapytać, no, czy można sobie stawiać jakieś wyższe cele na przyszły sezon, nie ma igrzysk, no, co chcielibyście osiągnąć? Ja myślę, że cel będzie taki sam jak przed tym sezonem, czyli ponownie zdobycie jednego punktu więcej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jako zespół, jak było w tym sezonie. Dziękuję, nie zatrzymuję. I to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś propozycje, kogo chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, to piszcie w komentarzach pod filmem. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!